Cześć, jestem Dusior i to jest trzeci odcinek Skroka. I dzisiaj ze mną jest Tomuszek, który już tradycyjnie dołączył się do naszej serii, sam nawet nie wiem po co. Powiedz coś. To ty chciałeś ze mną nagrywać, a nie ja. A ty się nie chciałeś rozłączać ze Skype'a. No nie kazałeś. No nie, ja nie mogę przejść tego levelu. Dobra, a więc zaczynamy. Sekretny level. I co my tu mamy? Mamy 6 żyć. Ile diamencików. Dzisiaj przejdziemy sobie trochę więcej poziomów, ponieważ Tomuszek kazał. A, widzicie widzowie, dzięki mnie będziecie mieli więcej. Zabiłem... Kota w górę za to. Zabiłem jakiegoś małego takiego... No, potworka. Dobra, co tu jest? A, ten potworek właśnie się odrodził. Zbijamy skrzynkę. Tak, w sekretnych poziomach nie ma bossów ani kolorowych diamencików. Jest łódka za to. I nie podoba mi się to. Nie! Uff, przeżyłem. Kupi krok szybko. Dobra, udało mi się jakoś to przejść. Nic nie skacze z tej lawy? Bo to chyba lawa jest. Lawa. Okej. I przeszliśmy pierwsze pomieszczenie już, dobra. I teraz jesteśmy w innym pomieszczeniu. Ciekawe, co my tu mamy? Kamień. Szczerze mówiąc, w ogóle nie pamiętam tego poziomu. Może chodźmy do tej skrzynki. Tylko, że ten, to chyba tutaj nie mogę nic zrobić, bo jak tak, to spłonę w lawie. Tam jest przycisk, który zapewnie uruchomi tu jakąś platformę. Tak teraz myślam, o kurde. Dobra, chodźmy dalej, bo na razie widzę, że nic nie możemy tu zrobić. Oho, oho. Potworów nie lubimy. Dobra. Mogę coś powiedzieć? Skaczemy po platformach pękających. Co chcesz powiedzieć? Oho. A ja zabiłem jakieś ludka. Ale tu jest dużo skrzynek. O, jeszcze kluczyk był. Ludek się zaraz tutaj nie odrodzi. Nie, ja naprawdę w ogóle nie pamiętam tej... Tego akurat, tej planszy akurat. O, spadaj. Dobra, jest kluczyk, więc możemy tam wrócić, bo tam był przycisk. W klatce. O, tu też się odrodził. No i wpadłem do lawy. Na szczęście nie zabiłem się. Dobra. Dochopnąłem. No, głupi krok. No zbieraj kryształ! No. Mam jeden diamencik. Ciekawe co jest w tej skrzynce tak swoją drogą. No! Jak ja je... Nie, ja dzisiaj jestem nieogarnięty. Dobra, jest platforma. Zobaczymy co jest w skrzynce. Podejrzewam, że skoro tutaj była tak pilnie zabezpieczona, to może być... No właśnie, serce. Bo tutaj nie ma gobobosów, ani tych. Znowu jest wodospad soku pomarańczowego. Slawa. No wiem, ale to wygląda... No i dadłem. Głupi stworek. Mam 0 diamencików. O, ale skrzynki się zrespiły. Aha, jestem sprytniejszy od ciebie potwora. No nie trafiłem. Musiał idiota. Ale bójcie, to jest sprytny pom. Co? To jest wiadomo, że jesteś idiotą. A tu jakiś wąż mnie goni. Fajnie ten krok się ślizga po ścianie. Nie pchaj studni, tylko idź po diamenty i uciekaj przed wężem. O, proszę. Widzicie, jaki jest los ze mną dobry? O, tu widzę, że ten, jakieś małe platformy. Są. Chyba pójdę tu najpierw, bo tu są diamenciki. Drzwi. Dobra, chodźmy do drzwi. Nie wiem, czy to był akurat dobry pomysł, żeby tam iść. Więc oczywiście zbieramy skrzynki. Pamiętasz, że z niektórych motylków coś wypada? Głupi krok. Zbieraj te diamenty. No, dlaczego nie chciał skoczyć? Nie no, nienawidzę go jak mojego kota zupełnie. O, kluczyk. To chyba dobrze, że poszliśmy na tą stronę jednak. Krok, nie zawieź. Dobra, mamy jakiś żółty klucz. O,
Ole lok, ole lok. Okej, idziemy. I teraz pójdziemy po tych kręcących się platformach. To są te małe. I tak, tu się kręcą te duże. Głupi krok, nienawidzę go. Zbierzemy sobie te diamenciki. Jestem dzisiaj niezdarą. Straszną. Wiele się nie zmieniło dzisiaj. I nic nie widzę. O, widzę już. Krok masz trafiać. Tak, dzisiaj jestem lamą zupełną w to. Ale chyba teraz coś wyjdzie. Co to? Boże! Jak się przeraziłem! Dobra, krok, ty jesteś na pewno. Nie, utonąłem. Tak, to jest puzzle, który chyba kończy poziom. Tutaj nie ma tego tamburyna, ale wejdziemy sobie do tych drzwi. I tu są dużo diamencików. Oczywiście spadnę zaraz. Zapewne do tej lawy. Je stracę. A pozbierać zawsze można. Myślę, że w tym poziomie można by było zrobić spokojnie z 80 diamencików. A jako już wiele razy ginąłem, to... Mam tylko 25, dobra. Chyba tutaj trzeba przeskakiwać z platformy na platformę. Tak teraz wyżej. Wydaje mi się, że na tych drzewkach może coś jest, jeżeli to są w ogóle drzewka. Głupi krok. Wkurzył się. To muszę... Nic mi nie wychodzi dzisiaj. Ale coś mówiłeś, to muszę. O co chodziło? No, że ten, że kazał mi dłuższe odcinki robić. A to już mówiłeś. O Jezu, w którą stronę lecę? Nienawidzę tego. Najgorsza gra na świecie. Kto? Rok, skocz na to! Głupi krokodyl, dobra. Ostatnia próba i jak nie, to mam tego dosyć. Nawet nie wiem, gdzie to mnie zaprowadzi. Najgorsza gra na świecie. Jak spadnę, to koniec. No idziemy do puzzla. Dobra, to było żałosne jeszcze raz. Mam nadzieję, że mnie słychać. Dobrze w tym odcinku będzie. Okej. Raz. Czy tak naprawdę już dwa. Teraz będzie trzy. Jest, trafiłem. Więc jest trzy. I zobaczymy, co jest na cztery. Cztery. Chyba mi jest widzę piąta. Uwaga. Jest! No i jeszcze jeden poziom. Tam jest na górze. To nawet nie wiem, gdzie lecę. Głupia pek. O, serduszko, serduszko widzę! Ja chcę do serduszka! Jest! Mamy serduszko! Naprawdę? To są tylko dwa serca? Czyli ja naprawdę... Nie! Nie! Boże! Już prawie bym spadł z takiej wysokości. Serduszko, serduszko! Jest! Teraz zapewne skoczę do lawy. O, nawet nie. Okej. Idziemy zebrać puzzle. Widzę, że ten odcinek już trwa 9 minut, więc strasznie długo mi poszedł ten poziom. Boże, kot śpi na moim krześle. To chyba fajnie, nie? Tak. No dobra. No i teraz przejdziemy sobie poziom 1-4 i może zabierzemy się jeszcze za następny. Może będzie jakiś dłuższy odcinek. I co to jest? Łow! O Jezu, węże! W ogóle co to jest? O! Zamaskowany czerwony diamencik! O, wskakuj na tą skrzynię! O, kluczyk, Boże, ile tu rzeczy jest! Nie, 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 nie! Dobra. Nie lubię tego węża. Chodźmy zobaczyć, co tu jest.
Tu nic nie ma. Chyba, z tego co widzę. Dobra, no to musimy się tu wrócić. Nie lubię ręża. Dobra, wspinamy się po wspinaczce. Jesteś Tomek? To mu łóżek. Jest. Mamy? O, zielony diamencik. Tu jest mostek. Mostek tam pewnie jest jakaś otchłań. A nie, tam jest skrzynka. Spadnijmy po nim. Jest, mamy go bossa. No i znowu musimy tu wrócić. Znowu do węża! No. Ciekawe. Głupi krok. Siadaj. Fajnie się krok wspina. Dobra, teraz już będziemy mogli przejść przez mostek, jeśli jest. Jest, mostek nas czeka. Przeszedłem drugi level. Tam znowu jest skrzynka, czy mi się tylko zdawało? Jest. No już go bossa zebraliśmy. Przecież jest zbita, więc o co chodzi. O Jezu! To trzeba uważać. Mając moje szczęście. O, jest autko znowu. No i tym razem jest tu niestety szatan jakiś. Szatan, Boże. Diabeł. Dobra, zabiłem go. No nie! Spadłem. Idziemy. Niektóre sprzedają tylko tym chleba. Tak. O jajko. Fajnie. Chyba już z tej skrzynki zebraliśmy, więc... Dobra, tam był niebieski diamencik, więc chyba już tam nic nie będzie. No nie, znowu wąż. Ja przejdę tutaj, nic mi nie robić, proszę. A właśnie, mamy żółty klucz, więc możemy to otworzyć. Mamy, wow, 4 diamenciki i 3 gobbosy. O, różowy diamencik. Więc to znaczy, że mamy wszystkie 5. I będziemy mogli iść do, jak ja tu wtedy mówiłem, kryształowej grotki. Ze szkolu, jak to się mówiono, kryształowa grotka. Tak. No i zginął. Ja widzę tej góry, wychodzę z niej. Dobra. Wąż. O, balonik. Jak ty doszedłeś do bossa? Normalnie, no. Lata ćwiczeń. Dobra. Mamy 5. go bossa, ale oczywiście idziemy do kryształowej grotki. I tu mamy skrzynkę. Co to jest kryształowa grotka? No to ten pomieszczenie, w którym jestem, jak się zdobędzie 5 diamencików. Okej, okay, tu chyba trzeba będzie robić taki myk. Zobie, widzowie, przesyłam się ale... Co? Renderuje. Tak, to muszkowi się renderuje film. Jutro idziemy na wycieczkę. Zaczarze zdłuż się rękę przez tak, to 2 razy dłużej. A ile to tak zajmie teraz? 12 minut się przesyła i jakieś pół godziny będzie się renderować. Dobra, spadamy tam. Bo tam spadł nasz łup, zapewne. Tak, krok aż wrzeszczał. I zobaczcie, ile diamentów. Zbieramy wszystko. Jesteśmy w raju. O, 53. Walimy w tamburynę. Dobra. I teraz jak mnie Tomuszek prosił, żeby odcinek był dłuższy. Odcinek będzie dłuższy. Najpierw sobie możemy zapisać grę i rozpoczniemy poziom 1.5. Skrzynka, która się przesuwa. O, tu jest diamencik zielony. Oczywiście idziemy po niego. Ło, ale to była akcja. Zbieramy skrzynkę. 5 diamentów, bardzo ładnie. Przesuniemy teraz tą ciężką. Doskoczymy, chyba jeszcze nie doskoczymy. No teraz lepiej już. Wow, jeszcze mnie prawie ten diabeł zabił. Co tu mamy? Platforma jedzie. Tam jest go boss, słyszę go. Hej, hej! I idziemy. Kolejnego pomieszczenia i tu mamy balonik.
O, to będzie jakaś szybka akcja. Dobra. Jesteśmy na łusce. Nienawidzę go. Skończę z tą grą. Nie. No dobra, jak się już się podjąłem nagrywanie, to nie, no skończę. Nie lubię. Gra strachu. Boże. Nie no. O, są te stworki. No to stworek jeden. A nie, tam jest drugi. Już nie na mnie. Mamy 3 gobosy, 4 diamenciki. Oho, no oczywiście, wąż ze studni. Nic mi nie zrobi, już jestem dla ciebie za sprytny. No i szybko, kroz, zbieraj diamenty. Uciekaj! 4. Trudno. Dziwne, że cały most się zawalił jak ten. Jak... O, znowu autko! Autko nas prześladuje. Może wśród tych diamentyczków będzie kolorowy. No nie. Sztuka nie będzie. Gobos. Gdzie jest kolorowy? Mamy kluczyk, tam jest klatka. Tam też gobos. Gdzie jest kolorowy? Gdzie jest kolorowy diament? Pytam się! O, znalazłem. A widzicie, jak to sprytnie zrobili. Stwory nędzne, twórcy tej gry. Co taki słaby krok jesteś dzisiaj? Widzę, nie. No, słaba kondycja. Teraz pytanie, gdzie jest klucz? Gdzie jest klucz do klatki? O, coś tam jest? Klatka. Co? Jest! Jest klucz! Co? Co mówiłeś tam? Coś mówiłeś? Gdzie jest klucz? Klatka. Tak, klucz w klatce, jasne. Pozbijamy oczywiście te skrzynki. Nie! Nie zginąłem! Tylko po prostu jestem głupi. No i teraz jak ja dojdę do tych 3 skrzynek? No, pewnie tam były diamenty, no. Tak, ten odcinek będzie nosił tytuł Lamie. Co? No. Tak, i tak nagle twojego psa słychać. Dobra, jest, mamy 7. Mogę się zaśmiać? Okej, teraz przejdziemy może... przejdziemy jeszcze jeden poziom, 1-6. Dobra, i nic nie ma za nami? No niestety, nie tym razem widzę. Nie lubię tych. Bierzemy te diamenty. A czerwony? Zielony! Oho. Ale dużo rzeczy. I teraz... Idziemy tak. Dobra. Jest pierwszy gobo. Nienawidzę kroka. Dobra, i tak teraz musisz iść tam. Nie no, naprawdę, krok dzisiaj ma słabą kondycję. Przyczep się do tego, no. Jest! Dobrze, i teraz chyba będziemy po tym spacerowali. Nie spadnij. Jak spadniesz, to zatłukę. Na śmierć. Dobra, już możemy. O, diamenciki. No i teraz idziemy do studni czy do drzwi? Do studni chyba. Ludzi mi, ja, jak ludzi się zbawi, to jest
A że? Skrzynia nam ucieka. Ty to zobaczysz na odcinku, bo nam skrzynia ucieka. Chodź tu. Mam ją. A w środku skrzyni długowo. Ty to zobaczysz na odcinku, jak mi skrzynia zaczęła uciekać. No już 20 minut nagrywam, więc ten poziom już chyba będzie ostatnim poziomem dziś. Jak co? Tak! A właśnie, widziałeś już latający samochód? Co to jest? Co to jest? Prawie bym spadł gdzieś. Dobra, skaczę po tym. Już myślę, że nie trafię. O, znowu zamaskowany. Diament! Kolejny? Kurczę, fajny poziom. Żadnych stworów! A my jedziemy jutro na wycieczkę. Tak, też się nie mogę doczekać. Do McDonalda! Dobra, mam 3 bossy i 4 kolorowe diamenty. Czego się? Kasper napisał na Skype'ie ha. Ja się napisałem, czego się śmieje ta. Kasper to głupi, to kuzyn to muszka. Taka propos. Leci. Ale chyba się dzisiaj aż bał. Kim ci na dwa lasta? No. Ja byłem z nimi. To jest premiowa. No, ten pięciodiamencikowa. No, głupi krok. Już po galaretce nawet nie umiesz skakać. O. No, to ładnie tak. Może galaretka zmieniła kisię. O, dobra. Co my tu mamy? Tamburyn? Grzyby? Po co nam grzyby? I tu jakiś... Wiesz, Wulfur, jakby się galaretta zmieniła w kisie, no to po kisiu się dosyć słabo skacze. To jest jakaś woda, ale wolę do niej nie wpadać. Tylko gdzie jest gobos? Kisiel? Lubisz kisiel? Tak. Wpadłem do wody! O! Lubisz kisiel? Pływamy! Ty. Lubisz kisiel? A, tak sobie. Tamuszek, lubisz zobaczysz... Kisiel? No. Lubisz kisiel? Nie. Lubisz budyń? Budyń lubię. A jaki? Waniliowy. Lubisz galaretkę? Lubię bardzo. A lubisz pogel i pogel? O, co? Pogel, mogel. No i mamy go bossa. Dobra, teraz obczajam, jak się w ogóle tu pływa. Kasper się ze mnie śmieje, nie wiem dlaczego. Ma bardzo fajny opis. Na skacie. A to ty, a nie Kasper. Zbieramy diamenty. Diamenty są pewnie złe. Są w wodzie. I wychodzimy. No, wyskoczyliśmy, więc możemy już walnąć w taburyn. W taburyn, Boże, w tamburyn. Ja tam taburyn. Ja taki buryn, który jest tam. I jak widzicie, chyba tak, znowu w każdym poziomie zdobyliśmy 6 gobosów. I znowu powinien się nam odblokować sekretny poziom, ale to będzie po pokonaniu bossa. Drugiego już w tej krainie. Widzę, że chyba dalej już nic nie ma, bo tutaj jak tak patrzę, to było. No. Słucham. No. Teraz śmieję widzę, opowiem im kawał. Dawaj. Dużor myślał. Aha, dobra. Sejwujemy gierkę. I kończymy już ten odcinek, który trwa 24 minuty. Myślał o myśleniu. Dobra, kończymy już ten odcinek, który trwa już ponad 24 minuty. Ja muszę się pożegnać. No. Specjalnie. Jakby się pożegnać. Dobra, to ja wam mówię cześć. Czekaj. I do zobaczenia. Jeszcze, poczekaj. No. Do widzenia, cześć. W ogóle tu już ja to... Cześć!
taki głos. Amen. I tak dalej. No i cześć. Cześć. Ale